Witajcie. Zauważyliśmy, że ostatnie nagranie odnośnie nawrotu koziołkowego Wam się podobało, dlatego idziemy za ciosem i w dniu dzisiejszym przedstawimy naukę nawrotu do stylu motelkowego oraz klasycznego. Jak zwykle rozłożymy go na czynniki pierwsze i krok po kroku przedstawimy metodykę nauczania. Zapraszam. Jak dobrze pamiętacie z poprzednich nagrań, w których omawialiśmy technikę stylu motylkowego i klasycznego, należą one do stylów symetrycznych. Dla przypomnienia możecie zobaczyć sobie to nagranie. Link właśnie pojawił się u góry ekranu. Wykonując nawrót, dłonie muszą znaleźć się na ścianie w tym samym momencie i być ułożone w tej samej linii. Sam nawrót wygląda bardzo podobnie w tych dwóch stylach. Różnica jest w momencie dopłynięcia do ściany oraz po odbiciu od niej przy pracy pod wodą. Przejdźmy do przedstawienia techniki i pierwszych ćwiczeń. Dopływamy do ściany, a przed jej dotknięciem prostujemy ramiona i dłonie. Ręce układamy na ścianie. Muszą się na niej znaleźć w tym samym momencie i na tej samej wysokości. Przechodzimy do fazy obrotu ciała. Sam obrót wykonujemy na lewą lub prawą stronę, w zależności od tego, jak nam wygodniej. Przeważnie każdy pływak ma stronę, na którą jest mu łatwiej się odwracać. Oczywiście powinien umieć wykonać nawrót również na drugą stronę, lecz zawsze jedna jest dominująca. My pokażemy nawrót, odwracając się przez lewy bark. Po dotknięciu ściany lewą rękę przekładamy pod wodą, natomiast prawa przekładana jest nad jej powierzchnią. Lewą ręką odpychamy się od ściany tak, aby przyspieszyć obrót. Po obrocie ciała układamy ramiona wyprostowane nad głową, aby nasza sylwetka była jak najbardziej opływowa. Odbijamy się stopami od ściany i wykonujemy pracę pod wodą. W zależności od tego, jakim stylem płyniemy, wygląda to w inny sposób. Szczegóły omówimy w dalszej części filmu. W tym ćwiczeniu naszym celem jest wykonanie odpowiedniego napłynięcia do stylu klasycznego oraz motylkowego. W obu stylach ostatni ruch wykonujemy w takim momencie, aby przed samym dotknięciem ściany ramiona i nogi były wyprostowane i ustawione równolegle obok siebie. Powtarzamy kilkukrotnie samo dopłynięcie do ściany, aby wyczuć moment, w którym wykonujemy ostatni cykl. Jeśli zbyt szybko zakończymy cykl przed dopłynięciem do ściany, nasze ciało zacznie tracić szybkość, co jest niekorzystne, gdy płyniemy na zawodach. W pływaniu rekreacyjnym jest to mniej istotne, lecz celem poprawnej nauki pływania jest zwiększenie szybkości pływania przy zmniejszeniu zmęczenia organizmu. Jeśli zakończymy dopłynięcie do ściany zbyt późno, czyli nie zdążymy zakończyć cyklu, nasz nawrót będzie mało efektywny. Przy delfinie, w prostym tego słowa znaczeniu, wpadniemy na ścianę z ramionami ustawionymi zbyt szeroko i nim się zbierzemy, potrwa to bardzo długo. Również w stylu klasycznym niewyprostowanie ramion przed dotknięciem ściany jest sporym błędem. Nawet lekka utrata prędkości będzie mniej niekorzystna niż wykonanie dodatkowego cyklu tuż przed nawrotem. W tym ćwiczeniu chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób prawidłowo wykonać sam obrót. Aby było prościej, wykonamy go na brzegu. Stoimy przed ścianą w odległości około 1 metra, ręce wyprostowane układamy na tej samej wysokości. Uginamy lekko ramiona w stawach łokciowych i odpychamy się od ściany tak, jakbyśmy chcieli wykonać pompkę. Wracamy do pozycji wyjściowej. Kolejnym etapem jest odbicie rękami od ściany. Po odbiciu jedna ręka ląduje wzdłuż ciała, a drugą przekładamy górą. Równocześnie odwracamy ciało tak, aby było ustawione bokiem. Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie, aż do momentu opanowania go całkowicie. Stoimy na płytkiej części basenu w odległości około 2 metrów od ściany, twarzą do niej.
Odbijamy się od dna basenu, nogi oraz ramiona są wyprostowane i złączone, a głowa schowana. Po dopłynięciu do ściany dłonie układamy równocześnie na tej samej wysokości na ścianie. Uginamy lekko ramiona w stawach łokciowych, odbijamy się od ściany i wykonujemy w tym czasie obrót w lewo lub w prawo. Na naszym nagraniu przedstawimy obrót przez lewy bark. Lewą rękę przekładamy w dół i wkładamy ją pod wodę. W tym samym czasie przekładamy prawą rękę nad wodą i wkładamy ją do wody od góry podczas wykonywania obrotu. Palce dłoni mają znaleźć się w niej jako pierwsze. W tym samym czasie nogi podciągamy do klatki piersiowej, uginając je w stawach biodrowych i kolanowych. Stopy częścią podeszwową układamy na ścianie i przygotowujemy ciało do odbicia. Ramiona po obrocie układamy wyprostowane za głową. Odbijamy się od ściany i przepływamy na samym odbiciu kilka metrów. Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie. Doszliśmy do momentu, w którym potraficie już wykonać obrót na lądzie i w wodzie. Teraz czas na wykonanie pełnych nawrotów do stylu motylkowego i klasycznego. Zobaczcie. Stoimy kilka metrów od ściany. Zaczynamy płynąć do niej żabką. Przed dotknięciem do ściany prostujemy ramiona w stawach łokciowych. Tak jak to było w poprzednich ćwiczeniach, dotykamy ściany, ustawiając dłonie równolegle. Odpychamy się od ściany i lewą rękę przekładamy dołem, a prawą, lekko zgiętą w stawie łokciowym, przekładamy nad wodą. Po włożeniu jej pod lustro wody odwracamy się i układamy ramiona wyprostowane nad głową. Odbijamy się od ściany i wykonujemy jeden pełny cykl do stylu klasycznego pod wodą. Zaczynamy od ruchu ramion, kierujemy je pod ciałem do kończyn dolnych. Dłońmi zagarniamy wodę, podczas ich przenoszenia wykonujemy kopnięcie do delfina. Następnie zginamy kończyny dolne w stawach kolanowych, a ramiona przekładamy pod ciałem do przodu. Dochodzimy do momentu, gdzie wykonujemy energiczne kopnięcie do stylu klasycznego, natomiast ramiona przekładamy do przodu, prostując je. Przepisy pozwalają wykonać również inny wariant pracy pod wodą. Po wykonaniu jednego pełnego cyklu do stylu klasycznego wykonujemy jedno delfinowe kopnięcie. Zobaczcie jeszcze raz oba te warianty. Po wykonaniu pracy pod wodą wynurzamy się i zaczynamy cykl od wykonania ruchu ramionami. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie. Dopływamy do ściany pełnym stylem motylkowym. Tak jak w nawrocie do stylu klasycznego, dotykamy równocześnie dłońmi ściany na tej samej wysokości. Sam obrót wygląda identycznie jak do żabki, czyli jedną rękę dokładamy do nogi, a drugą przekładamy nad wodą, odpychając się i wykonując obrót. Łączymy ręce wyprostowane nad głową. Odbijamy się od ściany, a po odbiciu wykonujemy delfinową pracę nóg. Wykorzystajcie prędkość po odbiciu od ściany. Zacznijcie pracować nogami, gdy poczujecie, że wasza prędkość płynięcia spada. Pamiętajcie również o opływowej sylwetce ciała. Będziecie pływać wtedy szybciej i swobodniej. Zgodnie z przepisami możemy przepłynąć 15 metrów pod lustrem wody. Po wynurzeniu się dokładamy pracę ramion i płyniemy pełnym stylem. To już wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku zaprezentujemy nawroty do stylu zmiennego. Jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Sprawdźcie również pozostałe odcinki, w których znajdziecie technikę wszystkich stylów pływackich. Jeśli macie jakieś sugestie, zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za 2 tygodnie.